Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Jest poranek, więc czas odwieźć córkę do szkoły. Prosiliście o test spalania kij w stosunku do Hondy. Kija jest obrośnięta w tym momencie lodem. Także muszę ją niestety zapalić, żeby troszeczkę to podgrzać. Skasujemy oczywiście liczniki. Póki co z tego co jeżdżę po mieście, to wychodzi około 9,5 chyba. 8,8. No, tak nawet spadło, było 9,5. To jest gdzieś z 20 km, może 30. Ok. No to nie wiem, już skasować, może już skasujemy. I palimy. Minus 2. Usterka. Nie wiem, czy ma podgrzewane. Zapomniałem przykryć szyby. Nie wiedziałem, że będzie taki mróz. Wczoraj to było plus 5 chyba. Dobra, słuchajcie, to jedziemy. Co tam? Moja nawigatorka jak zwykle pomaga przy cofaniu. Zamykamy. O, śliskają, bo pan śliska jest. Jest lodzik, słuchajcie, na drodze nie posypali. Przynajmniej u mnie osiedlowej. Hamuję też, ABS-ik się włączy. Popatrzcie, jadę sobie powoli, jak gość trąbi. Na zakręcie 90 stopni, wszyscy wyjeżdżają. Non-stop są tu wypadki, bo ludzie jadą za szybko właśnie z tamtej strony i ścinają. Więc ja nauczony jadę powolutku, jeszcze jest lód, a gość trąbi, spieszy mu się. Niech jeszcze wjedzie w tyłek jak chodzi. Coś niesamowitego. Pasuje go nagrać i wrzucić, ale ja taki nie jestem. Tradycyjnie jestem na trzecim biegu, jest 50, mamy tempomacik. Na trzecim biegu, no bo tak samo jeździłem Hondą, a póki co 32. Się ruszył, no bo stałem chwilę jak skrobałem, nie wiem, może jakieś
3-4 minuty stałem. Teraz już ogrzewanie wyłączyłem, żeby było bardziej sprawiedliwie, no bo w Hondzie jechałem bez ogrzewania. I stoimy na światłach. Silnik już jest chyba w pełni rozgrzany, bo jak jeździłem po mieście, to tyle pokazywał. Przypomnę, że ostatnio wrzuciłem wam CRV-kę przy minus 5. Z tym, że jechałem od razu. To co widzieliście. I wyszło 17,5 pod szkołą. Kilometr 800 do szkoły. No i zobaczcie, nie ma szału. Mniejsze auto, silnik 1.6. No i nie zdążyliśmy. I ruszamy. Słuchajcie, naprawdę cisza w tym aucie, trzeba przyznać. Pod tym względem wielki plus dla kij. I wjeżdżamy pod szkołę. O, nawet jest miejsce tu, gdzie ostatnio nawet Hondą stawałem. Więc dystans identyczny 19,3.